Myślisz, że totalny frajer mógłby uwieść najładniejszą dziewczynę w szkole? To podsumowanie filmu Kocham Cię, Beth Cooper udzieli nam odpowiedzi na to pytanie. Wieczór maturalny. Tutaj poznajemy głównego bohatera. Nazywa się Dennis, jest frajerem i nerdem, który jest bezgranicznie zakochany w najgorętszej dziewczynie w szkole. Chłopak wspomina swoją rozmowę ze swoim najlepszym przyjacielem o imieniu Rich. Rich radzi mu, aby wyznał swoje uczucia, w przeciwnym razie do końca życia będzie żałował, że tego nie zrobił. Zbierając się na odwagę, Dennis wychodzi na scenę, by wygłosić przemówienie pożegnalne z balu maturalnego. Wyznaje swoją miłość Beth Cooper, swojej koleżance z klasy. Dziewczyna jest bardzo zaskoczona. Dennis sugeruje, aby wszyscy wyznali sobie nawzajem, co ukrywają, niezależnie od tego, czy chodzi o problemy psychiczne, anoreksję, czy nietradycyjną orientację. Absolwenci wychodzą na zewnątrz, robią sobie zdjęcia i gratulują sobie nawzajem. Jedna z nauczycielek beszta Dennisa za nieplanowaną przemowę, ale przypomina sobie, że ona też kiedyś była zakochana. Potem Dennis widzi, jak Beth Cooper kieruje się w jego stronę. Zdejmuje suknię dyplomową i widzimy, że pod spodem ma tylko odsłonięty top i krótkie spodenki. Dennis zaprasza dziewczynę do swojego domu na przyjęcie. Beth obiecuje, że to przemyśli, ale oczywiste jest, że propozycja miejscowego nieudacznika nie bardzo ją interesuje. Za chwilę widzimy, jak pojawiają się jej przyjaciele i łapią faceta za gardło. Jeden z nich, Kevin, jest chłopakiem Beth. Przewraca Dennisa na ziemię i grozi mu przemocą. Jeden z nauczycieli przychodzi z pomocą Dennisowi, a Kevin zostawia go w spokoju. Dennis i jego przyjaciel wracają do domu i rozmawiają o wszystkim, co dzieje się na świecie. Dennis przygotowuje się do przyjęcia. Organizuje i porządkuje napoje i przekąski na stole. Chłopak jest tak podekscytowany, że zaczyna się nawet pocić. Musi zdjąć koszulkę, żeby się przewietrzyć. Tutaj poznajemy rodziców Dennisa, którzy poprawiają spodnie syna i radzą mu zmienić bieliznę. Zostawiają chłopców z 21 butelkami szampana i życzą im dobrej zabawy. A potem nadchodzi godzina X. Chłopaki stoją na zewnątrz i czekają na Beth. Nagle zauważają niebieski samochód pojawiający się na drodze i pędzący w ich kierunku. Drzwi samochodu otwierają się i widzimy, jak wysiada z nich Beth w rozpiętej czerwonej sukience. Przyjechała razem ze swoimi przyjaciółkami, które są tak samo piękne jak i ona. Dziewczyny wchodzą do domu i widzą, że Dennis i Rich są jednymi osobami na przyjęciu. Chłopaki oferują dziewczynom przekąski i próbują nawiązać rozmowę, ale nie są w tym zbyt dobrzy. Beth i jej przyjaciółki bardzo się nudzą. Chłopaki decydują się na wyjęcie szampana. Podczas gdy Dennis otwiera butelkę, Rich znajduje na nocnym stoliku środki antykoncepcyjne. Zanosi je do salonu. W tym momencie korek od szampana wylatuje i uderza Dennisa prosto w głowę. Beth przykłada ciastko z lodówki do jego podbitego oka i pociesza go, mówiąc mu, że to nie on, ale wszyscy faceci są całkowicie beznadziejni. Dziewczyna siada na nim, co staje się powodem erekcji Dennisa. Jest bardzo zawstydzony, ale Beth dobrze się bawi. Dziewczyny znajdują środki antykoncepcyjne, nadmuchują z nich balony i mają zamiar wyjść. W tym czasie chłopaki widzą inny samochód jadący w kierunku domu Dennisa. To Kevin i jego kumple parkują bezpośrednio na trawniku. Jedna z przyjaciółek Beth radośnie otwiera drzwi i zaprasza chłopców do domu. Przerażony Dennis wciąga ją do środka. Chłopak prosi, aby nie otwierała drzwi, w przeciwnym razie Kevin go zabije. Dennis w panice biega po domu, zamykając okna, ale jedne drzwi są nadal otwarte, więc chłopakowi Beth udaje się wejść do środka. Kevin rzuca wazą w ścianę, po czym chwyta butelkę szampana i ciska nią w Dennisa. Chłopakowi cudem udaje się uchylić. Kevin zaczyna rzucać w Dennisa inne butelki, a nawet kuchenkę mikrofalową. Dennis i Rich próbują uciec. Wchodzą po schodach i szukają czegoś do walki z łobuzem. Znajdują jedynie miecz świetlny Jedi. Cóż, lepsze to niż nic. Kevin kopniakiem otwiera drzwi, a Dennis celuje w niego mieczem świetlnym. Niezrażony łobuz wyrywa ręce szkieletowi stojącemu w pokoju naszego bohatera i używa ich jako broni. Chłopaki zaczynają walczyć. Rich, który cały czas ukrywał się w szafie, wybiega ze swojej kryjówki i wyskakuje przez okno. Kevin przyszpila Dennisa do ściany. Tutaj widzimy, jak Beth przybywa na ratunek. Wbiega do pokoju, odrywa szkieletowi czaszkę i z całej siły uderza nią Kevina w głowę. Łobuz upada, podczas gdy Dennis wspina się na dach przez otwarte okno. Ale Kevin szybko dochodzi do siebie, chwyta miecz świetlny i zrzuca Dennisa z dachu. Chłopak wpada prosto w krzaki róż. Ich kłujące ciernie wbijają się w jego ręce i twarz. Dennis czołga się do Richa, który leży obok niego. Na szczęście obaj faceci są stosunkowo nietknięci i mogą biec dalej. Przeskakują przez płot i chowają się.
Kevin i jego kumple wyruszają na ich poszukiwanie. Dennis wybiega na drogę, gdzie zostaje potrącony przez samochód prowadzony przez Beth. Dziewczyna i jej przyjaciele wciągają chłopca do samochodu. Rich też wsiada do samochodu, żeby pojechać z nimi. Samochód szybko rusza. Kevin i jego gang próbują ich dogonić, ale im się to nie udaje. Nasi bohaterowie uratowani, chociaż biorąc pod uwagę sposób, w jaki Beth jeździ, nie możemy być tego całkowicie pewni. Dennis prosi Beth o telefon, aby mógł zadzwonić do rodziców, ale w tej chwili oni mają romantyczną randkę w samochodzie, więc jego tata nie odbiera telefonu. Nagle Beth zdaje sobie sprawę, że Kevin może ją śledzić za pomocą GPS-a i wyrzuca telefon komórkowy przez okno. Zgraja włącza muzykę i zaczyna śpiewać i bawić się. Przyjeżdżają na stację benzynową, aby kupić piwo i frytki. Kasjer odmawia sprzedaży alkoholu nieletnim, ale Beth obiecuje mu namiętny pocałunek, jeśli to zrobi. To zachowanie dziewczyny, którą kocha, naprawdę denerwuje Dennisa. Towarzystwo zatrzymuje się na poboczu drogi, rozpala ognisko i otwiera butelki piwa. Beth robi to zębami. Dennis próbuje powtórzyć za nią, lecz łamie jeden ze swoich ostatnich mleczaków. Przyjaciele Beth wraz z Richem postanawiają wybrać się na spacer i znaleźć pastwisko z krowami. Zbliżają się, a Rich wchodzi w krowie łajno. Pozostawieni sami, Dennis i Beth rozmawiają o swoich planach na przyszłość. W tym czasie przyjaciele Richa i Beth pchają krowę. Zgadza się. Chcieli zobaczyć, czy uda im się ją przewrócić. Oczywiście nie udało się tego zrobić. I nagle zostają zaatakowani przez całe stado krów. Muszą uciekać. Znajomi znowu ruszają w drogę, a Beth jak zwykle jeździ po prostu koszmarnie. Wyłącza nawet światła i wpada na samochód. Po kilku chwilach zdają sobie sprawę, że to samochód taty i mamy Dennisa. O-o! Podczas gdy tata Dennisa podciąga spodnie, Beth i przyjaciele szybko odjeżdżają. Przybywają na imprezę innej lokalnej gwiazdy. Tam znajdują ogromny tłum i niesamowitą zabawę. Basen jest pełen chlapiących się lasek, a Beth i jej przyjaciółki zostają natychmiast otoczone przez tłum facetów. Dennis próbuje znaleźć łazienkę, kiedy Greg, jeden z jego kolegów z klasy, który jest łobuzem, łapie go i ciągnie do pustego pokoju. Dennis myśli, że go pobije, ale Greg zaczyna płakać prosto w pierś Dennisa. Okazuje się, że ten wielkolud ma poważne problemy psychiczne. Dennis wchodzi do salonu i wraz z Richem wybiera przekąski. Tam spotykają dziewczyny, które mówią Dennisowi, że Kevin też tu jest. Chłopaki zdają sobie sprawę, że muszą uciekać. Niestety nie udaje im się uciec w porę. Kevin i jego kumple otaczają Dennisa i wciągają go do salonu, gdzie zaczynają go kopać jak piłkę. Trener piłki nożnej ogłasza rozpoczęcie walki, ale Dennis odmawia walki. Przyznaje się do porażki, ale wciąż zostaje uderzony pięścią w twarz. Nagle widzimy Grega pojawiającego się w salonie. Widząc, że Dennis jest bity, śpieszy mu z pomocą i nokautuje zarówno Kevina, jak i jego kolegów. Co więcej, powala nawet trenera piłki nożnej. Kevin wstaje i podbiega do Grega. Kilka ciosów sprawia, że wielki facet upada na podłogę. Kevin przychodzi do Dennisa. Chłopak zdaje sobie sprawę, że nie ma szans. Ale nagle wszyscy zauważają coś niewiarygodnego. Okno salonu zostaje rozbite przez samochód. Widzimy, jak Beth wychodzi i mówi Dennisowi, żeby poszedł z nią. A maltretowany facet opuszcza imprezę razem ze swoją wymarzoną dziewczyną. Przyjaciółki Beth i Rich oczywiście też do nich dołączają. Rozpoczynają szalony wyścig przez miasto. Samochód podjeżdża pod szkołę. Beth wyjmuje klucze i zgraja wchodzi do środka. Na siłowni dziewczyny robią prawdziwe show dla chłopaków, tańczą i śpiewają, tak jak robiły to już wiele razy jako cheerleaderki lokalnej drużyny piłkarskiej. Dennis uśmiecha się, ale nagle zauważa łzy w oczach Beth. Dziewczyny biegną pod prysznic. Dennis zakrada się za nimi i widzi, że mają na sobie tylko ręczniki. Ale dziewczyny wcale się tego nie wstydzą. Beth zrzuca ręcznik. Chłopak jest kompletnie zawstydzony. Laski proponują chłopakom pójście z nimi popływać. Dennis widzi bieliznę Beth na ławce i postanawia wykorzystać ten moment. Zaczyna się rozbierać i nagle Kevin i jego kumple wchodzą do szatni. Jedno uderzenie i chłopak leży na podłodze. Rich podbiega mu z pomocą i uderza łobuzów mokrym ręcznikiem prosto w krocze. Tutaj dowiadujemy się, że trenował od dziecka, aby nauczyć się używać ręcznika jako prawdziwej broni. Podczas gdy chłopaki kontynuują bitwę na ręczniki, Dennis, Beth oraz ich przyjaciele próbują uciec. Rich nie ma sobie równych w tej bitwie. Rzuca łobuzami we wszystkie strony i wyskakuje na ulicę w samym ręczniku. Tam widzi swoich przyjaciół, którzy już na niego czekają. Idą przez miasto, próbując dowiedzieć się, co dalej. Dennis ma tampony wepchnięte do nosa, aby zatrzymać krwawienie. Beth mówi mu, że śmierdzi i prosi go, żeby zdjął koszulę, po czym przypadkowo wyrzuca ją przez okno samochodu. Zatrzymują się, aby jej szukać, a cała banda widzi bieliznę Dennisa. Wygląda komicznie, co sprawia, że wszyscy wybuchają śmiechem. Beth owija faceta swoim różowym poncho. Razem wyruszają na poszukiwanie koszuli. I oto ją mają.
ale nagle zauważają szalonego Chopa, więc szybko uciekają przed nim w przerażeniu. Towarzystwo przybywa do domu przyjaciółki Beth, który jest pełen przerażających pluszaków. Znajomi napełniają kieliszki spirytusem i wznoszą toast za najlepszą noc w historii. Dennis i Beth wychodzą na zewnątrz, żeby powitać świt. Rozmawiając o życiu, docierają aż na molo. Tymczasem Rich bawi się z koleżankami Beth. Siada między nimi i czuje się jak prawdziwy król życia. Dziewczyny zaczynają go uwodzić. Słodko liżą ciasteczka i rozpinają mu koszulę. Chłopak nie może się oprzeć. Ale wszystko dzieje się zbyt szybko, więc dziewczyny wyglądają na nieco rozczarowane. Chociaż wschód słońca jest naprawdę piękny, Dennis wyznaje, że nadal kocha Beth, choć okazało się, że wcale nie jest taka, jaką sobie wyobrażał. Tutaj mają swój pierwszy pocałunek. Następnego ranka widzimy, jak rodzice Dennisa sprzątają bałagan w swoim domu. W tym samym czasie zauważają samochód podjeżdżający pod ich dom. Widzą, jak Dennis, Rich, Beth i jej przyjaciółki wychodzą z auta. Ojciec chłopca nie jest zachwycony bałaganem, ale najważniejsze jest dla niego to, żeby syn dobrze się bawił. Dennis i Beth żegnają się i życzą sobie powodzenia. Dziewczyna namiętnie całuje chłopca i dziękuje mu za uczucie. Postanawiają spotkać się za wiele lat na zjeździe absolwentów i wziąć ślub, jeśli oboje do tego czasu będą samotni. Oto historia o licealnym romansie. Podobało Ci się nasze podsumowanie? W takim razie podziękuj nam swoimi polubieniami i subskrypcjami kanału. Oglądałeś kanał MovieCode? Dokładamy wszelkich starań, aby Was zachwycić!